Dzień dobry, cześć! To będzie króciutki filmik na temat, jak sobie radzę z oświetleniem podczas szlifowania schodów. Zapraszam! No dobra, ja sobie radzę w taki sposób. Wykręcam ze stojaka lampę, biorę ścisk stolarski i przykładam sobie lampę tam, gdzie chcę, do poręczy na przykład. OK, i mogę szlifować. Tak, ustawiam sobie światło tak jak chcę w danym miejscu. Jeżeli zrobiłem, to mogę sobie to po prostu przesunąć wyżej, przełożyć na drugą stronę. Proszę bardzo. Mam punktowo oświetlone. Nie bawię się ze stojakiem. Stojaki się nie mieszczą na schodach. To jest w ogóle nieporozumienie. Także bardzo polecam ten prościutki sposób. Okay. A tak to wygląda już na schodach. Proszę, bardzo ładnie oświetlone stopnie. Czasami może być tak, że poręcz jest zdemontowana albo nie wiem, nie możemy do niej się dopiąć, no to łapiemy się tralki. No albo faktycznie, kiedy tralki są też zdemontowane, możemy się złapać tak jak tutaj do stopnia. Albo łapiemy się do wangi. W taki sposób też możemy sobie oświetlić schody tak, jak potrzebujemy. To tyle na temat oświetlenia schodów podczas szlifowania. To naprawdę krótka porada. Nie ma się co tu rozwodzić. Ścisk stolarski, światło i jedziemy. Zapraszam na kolejne filmy. Cześć!